Zaczynamy pasmo Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na rozmowy z gośćmi. Zapraszam na najbardziej aktualne, bieżące wydarzenia, które relacjonuje dla Państwa Telewizja Republika. Już teraz łączymy się z byłym ambasadorem na Ukrainie, Jan Piekło. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam również. Patrzymy na kolejny dzień inwazji Rosji na Ukrainę, patrzymy na oblężenie Mariupola. Pojawiły się przez chwilę takie informacje, to propaganda rosyjska, że Mariupol został już zdobyty, ale tych informacji nie potwierdza władza ukraińska, wręcz przeciwnie. Zapytam pana właśnie o te dezinformacje. Na co w tym szczególnym, kulminacyjnym momencie, tak jak mówi to też prezydent Ukrainy, bo to jest kulminacyjny moment, tak on go określa, powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi właśnie o przekaz informacji? Rzeczywiście Rosja jest mistrzynią świata w dezinformacji i powinniśmy się wystrzegać w tej chwili dawania wiary takim informacjom podawanym przez propagandę kremlowską i powinniśmy zaczekać również na oficjalne komunikaty z Kijowa i na potwierdzenie tych rzeczy również ze źródeł zachodnich, amerykańskich, brytyjskich, polskich. To jest ważne, to jest część wojny informacyjnej, którą Rosja prowadzi z Zachodem. No właśnie i tutaj chyba największym zaprzeczeniem też tej propagandy Rosji są słowa prezydenta Ukrainy. Mariupol nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom i nie zamierzamy przestać. Pytanie, jak długo ta sytuacja może potrwać? Jak pan ocenia właśnie też te siły Ukrainy, które stawiają opór? To jest coś podobnego do obrony w 2014 roku lotniska w Doniecku przez sławnych ukraińskich cyborgów. Determinacja jest ogromna. Tam jest pułk Azow, który żołnierze tego pułku zdają sobie doskonale sprawę, że dla nich poddanie się jest równoznaczne z wyrokiem śmierci i być może torturami. Więc oni chcą i będą pewnie walczyć do końca. Natomiast tam jest taki problem, że tam jest ten kombinat, potężny kombinat, który, przepraszam, potężny kombinat, który rozprzestrzenia się na parę kilometrów i tam w tym kombinacie, w podziemiach są właściwie takie miejsca, które są praktycznie dość łatwe do obrony, a bardzo trudne do zdobycia. Te tereny, które teraz są atakowane najczęściej, te tereny właśnie takie jak Mariupol, tam jeszcze przybywają cywile. Panie ambasadorze, jak powinna wyglądać ta ewakuacja? Ona nie jest prosta. O tym też mówią władze ukraińskie. W to się powinien włączyć Zachód i to powinno zostać zrobione w sposób stanowczy. Tym ludziom trzeba koniecznie pomóc. Trzeba zorganizować gwarantowany być może przez jakieś państwa zachodnie, w tym być może też przez Turcję, czy również przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która jakoś słabo jest aktywna na tym odcinku, żeby ci ludzie mogli po prostu spokojnie stamtąd wyjechać. No tak, ale tutaj sytuacja jest bardzo trudna. Wiemy, że Rosja nie chce na czas świąt Wielkiej Nocy też pomóc w tej ewakuacji, że nie chce przede wszystkim pozwolić na tę ewakuację i na ten korytarz humanitarny przed wieloma Ukraińcami święta Wielkiej Nocy. Był taki apel, żeby na ten czas wstrzymać te ostrzały, wstrzymać te ataki. No Władimir Putin bezwzględnie chce zdobyć te tereny. Zdecydowanie tak. Wszystko wskazuje na to, że on się śpieszy. A spieszy się ze względu na pewną jedną ważną datę, czyli 9 maja, czyli tak zwany Dzień Zwycięstwa. Chciałby, nie wiem, zademonstrować całemu światu, że Mariupol zdobyty, że Donbas zdobyty i że można tam zrobić defiladę, która będzie czciła zwycięstwo Rosji nad nazizmem, który sobie sam Putin wymyślił. No dobrze, ale załóżmy, że to się nie wydarzy, że Ukraina do tego momentu cały czas będzie dzielnie się broniła.
Jaki stanie się w oczach też swoich oligarchów Władimir Putin? Czy to będzie już, można, on będzie sam mógł nazywać albo jego poplecznicy porażką, że właśnie w tym dniu zwycięstwa nie będzie mógł ogłosić tego zwycięstwa? Jak wtedy świat będzie też jego postrzegał, ale też i jego obywatele, czyli Rosjanie? Świat już go postrzega, przynajmniej świat cywilizowany, zachodni, niekoniecznie tylko zachodni, jako bezwzględnego agresora, jako przywódcę kraju, który zachowuje się w sposób bandycki, czy właściwie kraju bandyckiego. I myślę, że tutaj już niewiele jest do uratowania z wizerunku Putina i najlepiej by było, gdyby on po prostu zniknął w przestrzeni, z historii dziejów. I to by było najlepsze wyjście dla samych Rosjan i dla świata. Jest jakaś szansa, ponieważ nam się zaczynają jakieś ruchy piszą o tym gazety amerykańskie, brytyjskie, polskie, o tym, że tam jest jakieś niezadowolenie, które jest spowodowane tym, że zostały wydane ogromne pieniądze. Wiele ludzi zginęło. Rosjanie utracili sprzęt, utracili również swój krążownik flagowy w Moskwie. I to powoduje, że narasta frustracja, która może spowodować rzeczywiście scenariusz taki, że Putin będzie musiał odejść. 21 tysięcy żołnierzy, tak podaje Sztab Generalny Ukrainy, żołnierzy rosyjskich, to są straty, oczywiście, jeśli chodzi o stronę rosyjską. Liczba duża, natomiast Rosja nie robi tego kroku do tyłu. Pytanie, jak podejście Zachodu, to, które jest teraz, nie to, które było 58 dni temu, tylko teraz, bo tutaj niektórzy eksperci twierdzą, że taki krok do tyłu trochę wykonuje Francja, wykonują Niemcy. Jak pan ocenia? I czy to właśnie takie niezdecydowanie tych państw Europy Zachodniej też daje paliwa Władimirowi Putinowi? Zdecydowanie tak. Paliwo Władimirowi Putinowi dawano od samego początku. Robiły to niestety bardzo skutecznie i Niemcy, i Francja, i właściwie Bruksela, traktując Putina jako człowieka, z którym można prowadzić dialog i z którym można prowadzić biznesy. No i te biznesy i brudne pieniądze i korupcja spowodowały, że właściwie to, co się w tej chwili dzieje, jest rezultatem zaniedbań ze strony Zachodu. Panie ambasadorze, premier Mateusz Morawiecki był w miasteczku kontenerowym, otwierał to miasteczko. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak do dzisiaj przybywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Tam oczywiście tematem numer jeden jest Ukraina, ale też wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Tych żołnierzy w Polsce przybywa 10 tysięcy amerykańskich, natomiast to jest ten moment, kiedy jeszcze będziemy się dozbrajać, kiedy patrząc na to, co właśnie na Ukrainie powinniśmy jeszcze większe nacisk, ale też i finanse położyć na dozbrajanie polskiej armii? Zdecydowanie tak, bo jesteśmy krajem frontowym, który ma prawo czuć się zagrożony. Tak samo czują się zagrożeni Bałtowie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Czują się zagrożeni Rumunii. Jedyny kraj, który się nie czuje zagrożony, bo zabezpieczył się dobrymi umowami z Putinem, to są Węgry. Jak pan dzisiaj oceni relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, ale też naszą rolę w tych dyplomatycznych działaniach na rzecz wolności Ukrainy? Staliśmy się w tej chwili, ze względu na to, że wojna się rozgrywa tuż przy naszych granicach, tuż przy granicy Polski i Ukrainy. I jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotnym i ważnym partnerem. Praktycznie większość tej pomocy dla Ukrainy płynie przez granicę polsko-ukraińską. To zmienia trochę architekturę bezpieczeństwa. Już teraz widać, że Amerykanie i sam prezydent Biden, jak przyjechał, to nie przyjechał do Berlina, tylko przyjechał po prostu do Warszawy. I przyjechał również do Rzeszowa. Także to są ważne momenty, które w tej chwili kształtuje się praktycznie nowa architektura bezpieczeństwa, której pewnie częścią będzie również Ukraina.
I musimy się po prostu do tego wszyscy przygotowywać. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Państwa i moim gościem był były ambasador na Ukrainie Jan Piekło. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A już za chwilę kolejny gość. Czy Niemcy zrezygnują z niemieckiego gazu, z niemieckiego węgla? Na to pytanie będzie odpowiadał Daniel Czyżewski z Energetyka 24. Zostańcie z nami.